Wojciech Sumiński to psycholog, dziennikarz i publicysta. Jest autorem głośnej książki Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Teraz promuje swoją najnowszą publikację Pogorzelisko. Jest to książka, która, jak informuje jej zwiastun, w tydzień od ogólnopolskiej premiery na najbardziej prestiżowych targach książki na Stadionie Narodowym w Warszawie uzyskała status bestsellera największych w kraju sieci księgarskich Empik i Matras. W swojej najnowszej książce Sumiński, najbardziej inwigilowany i prześladowany dziennikarz śledczy w Polsce, opowiada o paranoicznym świecie służb specjalnych, o niewyjaśnionych samobójstwach i zabójstwach na zlecenie, o przestępstwach najważniejszych osób w państwie i o spisku zawiązanym na szczytach władzy. Polacy nie dowiedzieli się o tych faktach, bo uznano, że prawda jest zbyt szokującą, by o niej mówić. Takie słowa czytamy na okładce książki. Proszę Państwa, zeznając pod odpowiedzialnością karną, szef delegatury ABW na całe województwo lubelskie zeznaje, że był spisek na szczytach władzy z udziałem prezydenta Polski, późniejszego prezydenta, czyli Bronisława Komorowskiego, premiera Polski, Donalda Tuska, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krzysztofa Bondaryka i jego zastępcy pułkownika Jacka Mąki. Nigdy nie było nawet cienia dowodu na jakąkolwiek moją winę. Nigdy nie było. Więc na jakiej podstawie Gazeta Wyborcza twierdziła, że dowody są niepodlegające dyskusji, niepodważalne? Skoro sędzia mówi, że nie było nigdy żadnego dowodu. A dodaje, że w tej sprawie trzeba bezwzględnie wyjaśnić rolę Bronisława Komorowskiego, Krzysztofa Bondaryka, Pawła Grasia i pułkownika Leszka Tobiasza, bo to oni uknęli spisek i trzeba ich rolę wyjaśnić w oddzielnym postępowaniu sądowym. To mówi sędzia, nie ja, sędzia Stanisław Zdum. Sumiński dodaje, że gdyby choć jedno napisane przez niego słowo było kłamstwem, z miejsca zostałby podany do sądu. Tak się jednak nie stało.